jeśli popełniam błąd, to to jest powód do odczuwania wstydu. Jeżeli my nie będziemy się szanować, to klient nigdy nas nie będzie szanować. I nauczyło mnie to cierpliwości, czasami zaciśnięcia zębów. Oni by chcieli spektakularnych efektów tu i teraz. Więc jak ja mam budować pewność siebie? Jak ja mam budować jakby całokształt? Fizjoterapeutów poznajesz na kursach. Jak ty czujesz, jak ty jest ich pewnością siebie? Czy oni mają z tym problem, czy nie mają? Mają. Zdecydowanie, no. Myślę, że skąd się to bierze u mnie? Znaczy, myślę, że to się nie bierze tylko u fizjoterapeutów. To się bierze ogólnie w zawodach medycznych. Myślę, że to się bierze choćby z tego, że jest bardzo mało praktyki w zawodzie medycznym, przynajmniej na kierunku na studiach z fizjoterapii. Myślę, że dlatego, że w ogóle jako społeczeństwo polskie to jesteśmy uczeni tego, że jeśli popełniam błąd, to to jest powód do odczuwania wstydu. Jeżeli chodzi o pewność siebie, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby każdy terapeuta wiedział, że jest odpowiedzialny za siebie i za pacjenta. Oczywiście, ale z drugiej strony, jeżeli popełni błąd, to nie jest nic złego, ponieważ każdy z nas popełnia błędy, a najważniejsze jest to, żeby uczyć się na własnych błędach. I nieraz w swojej praktyce każdy terapeuta popełni nie jeden błąd, ale ważne jest to, że nawet jeżeli ja zaplanuję sobie jednostkę treningową, przychodzi do mnie pacjent, ja mam w głowie to, że zrobię z nim takie i takie ćwiczenia. Przy pierwszych ćwiczeniach okazuje się, że jest to nierealne dla niego. To ja nie mogę w tym momencie ocenić się, że jestem totalnie źle, wszystko do dupy i w mojej głowie dzieje się katastrofa. To zaburza moje myślenie obiektywne w tym momencie. Dlatego ważne jest, żeby wziąć wtedy wdech, popatrzeć, no dobra, dobrze, że mi to wyszło, że w tym momencie ten człowiek nie jest w stanie zrobić takich i takich rzeczy, dlatego ja teraz zrobię z nim inne ćwiczenie. I spośród 10 ćwiczeń, które zrobimy na terapii, okaże się, że 4 są do dupy. Dzięki temu mogę to określić, że okej, to odkładamy na później, wiem do czego będę dążył, jestem w stanie stworzyć plan. Jeżeli bym nie popełniał błędu, nigdy nie stworzę planu, nigdy się nie rozwinę, a jak będę się na siebie krytycznie patrzył, to tylko będę się karał i moje kreatywne myślenie coraz będzie gorsze, a ja będę szukał metody, która będzie jak najbardziej skuteczna. A nie ma takiej metody, ona nie istnieje. Myślę, że takie jest wychowanie nasze rzeczy jako całe społeczeństwo. To jest przede wszystkim błąd, bo tego zupełnie nie mają osoby, jak teraz studiuję z studentami gdzieś tam z zagranicy. Taka tolerancja na popełnianie błędów i bycie nieperfekcyjnym jest zdecydowanie większa niż u nas Polaków. Tutaj w grę wchodzi perfekcjonizm, bo jak ktoś nigdy nie będzie zadowolony z tego, co jeszcze można wyciągnąć z pacjenta, to może być nieszczęśliwym. W trakcie pracy często myślałem o tym, co jeszcze w tej pracy mojej mógłbym poprawić, albo co nie gra i jakie błędy popełniam. Czyli też byłem zbyt perfekcyjny, wydaje mi się, zbyt krytyczny względem samego siebie. Jeśli chodzi o wątpliwości i o pewność siebie, to co robię właśnie daje mi pewność siebie, bo robię te rzeczy, co do których jestem przekonany. Mam to w rękach i robiłem to już tyle razy, że wiem naprawdę, czego się spodziewać. Pewność siebie i biznes buduje się stopniowo. To nie da się wejść i zarobić miliona złotych od razu. Oni by chcieli spektakularnych efektów tu i teraz, w czasie rzeczywistym. No czasami one muszą przyjść po czasie. Czasami droga gdzieś tam do celu, w którym ja mogę decydować o wszystkim w moim gabinecie, niestety jest usłana tym, że na pewnym etapie muszę się podporządkować komu. Czyli nauczyło mnie to cierpliwości, pokory, zrozumienia, czasami zaciśnięcia zębów. No a na szczęście teraz jestem w takim miejscu, że nikt mnie nie kontroluje, co ja robię z pacjentem, nie zagląda w gabinecie. To ja w swoim gabinecie czy w swoim studio, ja stwarzam warunki i zasady. To jest moje miejsce, ale przede wszystkim, żeby móc stworzyć własne warunki i zasady, trzeba mieć szacunek do własnego siebie. Jeżeli tego szacunku nie mamy, to niestety nie będziemy mieli, tak naprawdę inni nie będą mieli do nas szacunku i będą nam narzucali swoją wolę. Ta osoba przychodzi do nas do gabinetu i ma nas cenić jako specjalistę, więc ja po pierwsze muszę się cenić jako specjalista. Ja tej osobie mówię, że w tym gabinecie poruszamy się na takich i takich zasadach. Tutaj zostawia się buty, tutaj będziemy rozmawiać, a w tym miejscu będziemy prowadzić terapię, natomiast tu będziemy się ruszać. Ta osoba ma przedstawiony schemat i ona wie, jak ma działać w twojej przestrzeni, w twoim miejscu, bo to jest twoje miejsce, dlatego to musisz zaznaczyć. I jeżeli ta osoba przyszła do ciebie, to
przez to, że ty masz szacunek i wiesz, że masz wiedzę, możesz mu powiedzieć, tak, przyszedłeś do mnie, bo ja mam wiedzę i ja cię wyedukuję w tym, co będziemy robić. I ja oczywiście mogę komuś podać rękę, podać komuś ręczniczek i tak dalej, jeżeli tego chcę, tylko że muszę mieć pewność, że to jest zgodne z moimi zasadami, które ja mam wewnętrznie. Jeżeli my nie będziemy się szanować, to klient nigdy nas nie będzie szanować. I jeżeli my nie stworzymy sobie takiej przestrzeni, w jakiej my chcemy pracować, to my w niej też nie będziemy pewni siebie i też nie będziemy wiedzieli, ile i jaka jest wartość tego wszystkiego, co my dajemy. Więc to wszystko jest w nas samych. Jeżeli ja biorę 250, to biorę 250. Jeżeli biorę 500, to biorę 500. I przyjdzie osoba, która wie i widzi, tak, ten pan mi w tym pomoże, dam mu 500 zł. Tylko że ja muszę być pewny tego, że ja w tej osobie będę mógł pomóc. Jeżeli ktoś by przyszedł i dał ci teraz 100 tysięcy, diametralnie w twoim życiu nic się nie zmieni. Twój status społeczny nie przeskoczy. Teraz nie wiadomo jak. Pojedziesz może na lepsze wakacje. Kupisz sobie trochę lepszy samochód. Nic się większego nie zmieni. Chodzi o to, żebyśmy stopniowo w pełnej krasie stopniowo zdobywali coraz większe pułapy, naginając sobie te mniejsze rzeczy i tak naprawdę nie myśląc o tym, żeby na 120% muszę, tak. Jak jestem elastyczny, ja sobie cały czas idę do przodu. A że zrobię mniej, więcej, nic to nie zmienia. To jest stopniowo. Nauczę się, jak zarabiać 5 tysięcy. Nauczę się potem, jak zarabiać 10 tysięcy. Poznam ludzi, zbuduję zaufanie. W ten sposób budujemy biznes, ale też w ten sposób budujemy ten szacunek do siebie i w ten sposób też budujemy wizerunek siebie i tego, co chcemy robić. Marcin, powiedz mi, co dzisiaj robisz? Prowadzę szkolenie z terapii biznes dla fizjoterapeutów. Chcę jedna z takich moich, jakby to powiedzieć, koników. Okazuje się, że drzemią tam ogromne potencjały terapeutyczne, no i wystarczy je tylko w pacjencie poruszyć i terapia potrafi od razu pójść naprzód. Czasami spektakularnie, czasami to jest właśnie to, czego pacjent potrzebował, dlatego tak widząc efekty swojej pracy, tak się zacząłem wciągać i dzisiaj mamy z tego cały warsztat dwudniowy. Nagroda za pracę z blizną jest głównie za cierpliwość, nie? Także te spektakularne efekty może nie przychodziły w czasie rzeczywistym, ale jeśli pacjent mówi, że był na terapii u wielu terapeutów albo że leczy się od dawna, a po kilku terapiach samej blizny czuje różnicę, no to dla mnie to był taki kierunek do pracy z nim. Doświadczenia się nie nabędzie po żadnym kursie, ale gdyby mieli po moim szkoleniu robić właśnie jedną rzecz i by ją zapamiętali cały czas, to dopracowywać tą jedną rzecz do perfekcji. Można znać 1000 technik albo jedną technikę. No to ja teraz tak jakby parafrazuję słynnego filozofa Bruce Lee, tak? Nie bał się kogoś, kto zna setki ciosów, tylko tego, kto ten jeden cios przepracował setki razy. Ja podobnie chciałbym, żeby może niekoniecznie wiedzieli, znaczy fajnie jest wiedzieć o tym, że jest mnóstwo technik, ale żeby wybrali tą, w której czują się najlepiej i ją po prostu praktykowali. Żeby biorąc się za swoją pracę, po prostu czuli się pewnie i żeby to wynikało z ich doświadczenia, które nabiorą powtarzając. Więc jak ja mam budować pewność siebie? Jak ja mam budować jakby całokształt? No myślę, że przede wszystkim obserwować ludzi, którzy z tą krytyką muszą się mierzyć, tak? Czyli nazwijmy to swoich idoli, guru w danej specjalizacji. Oni cały czas są poddawani ocenie, krytyce, no i wystawiać się na tą ocenę, krytykę. I w ten sposób, jeżeli my nauczymy się strategicznego podejścia do budowania własnej marki osobistej, własnego biznesu, własnej przestrzeni i będziemy to robić krok po kroku, no to wówczas jakby osiągniemy realne, skuteczne sukcesy. Uczymy się, praktykujemy, mamy wyobrażenie o jakimś kawałku naszej wiedzy i to buduje nasze fundamenty i myślimy, że możemy na nich twardo stać. A nagle przychodzi ktoś, robi coś i z tych fundamentów nie zostaje nic. I albo się załamiemy, albo będziemy tego unikać. Będziemy bronić tych naszych fundamentów, żeby ich nikt nie podkopywał. Albo zaczniemy je po prostu budować kolejny raz cegiełka po cegiełce. I ja na dzień dzisiejszy w fizjoterapii nie mogę się doczekać kolejnego momentu, w którym ktoś znowu mi te fundamenty zburzy. Już miałem je zburzone tyle razy, że już byłem tak pewny, że już nie, no teraz to już mi nie można niczym zaskoczyć. I czekam na te momenty cały czas. Bo naprawdę przez całe życie to się może wydarzyć. Jedna rozmowa, jeden pacjent, jeden terapeuta, jedno słowo, jedno zdanie z książki potrafi bardzo wiele zmienić. Czekam na ten moment.